Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiejsza informacja z pracy prezydenta jest dość obszerna. Ona przede wszystkim informuje Państwa i wszystkich słuchaczy i oglądających nas o działaniach miasta w okresie epidemii. Docierały do nas informacje o pewnym niedosycie przekazywanych takich informacji, stąd wykorzystujemy nie tylko na potrzeby sesji, ale również szerzej. Ta informacja z pracy prezydenta będzie dostępna na stronie internetowej miasta Gliwice i ma ona oprócz waloru informacyjnego również walor taki do skorzystania przez przedsiębiorców, osób potrzebujących pomocy, różnych grup społecznych. Zawiera wskazówki, jak się można zachować w danych sytuacjach. Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że od 13 marca obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, który bardzo szybko został potem rozszerzony o stan epidemii. Natomiast działania w Gliwicach już bardzo konkretne rozpoczęliśmy kilka dni wcześniej. 10 marca pierwszy raz zebrał się sztab kryzysowy w dość obszernym składzie kierownictwa miasta. Z moim udziałem przewodniczę regularnie tym spotkaniom. Jest tam obecne Centrum Ratownictwa Gliwice, jest obecny gliwicki sanepid, są służby, policja, straż pożarna, straż miejska, jest szpital miejski numer 4, jest ośrodek pomocy społecznej i również w trakcie upływu kolejnych tygodni powołaliśmy konsultanta do spraw epidemiologicznej, panią doktor Małgorzatę Dziedzic. Okazjonalnie również uczestniczą w tym sztabie przedstawiciele Politechniki Śląskiej i Pogotowia Ratunkowego. Na początku te spotkania, bo to jest od początku organizowane w formie telekonferencji, trwały bardzo długo, do 3 godzin. Było mnóstwo pytań i zagadnień, na które nie znajdowaliśmy odpowiedzi. Trzeba było sobie z tym wszystkim dawać radę, komunikaty, zalecenia, polecenia, rozporządzenia były bardzo często niejasne, sprzeczne wzajemnie ze sobą, a wiele też rzeczy, jak chodzi o wykonanie tych poleceń, rozporządzeń i zarządzeń przez różnych uczestników tej tak zwanej walki z epidemią pozostawiało wiele do życzenia. Ja to nie mówię w formie pretensji do nikogo, tylko no, trzeba zrozumieć, że sytuacja na początku była niezwykle trudna, zagmatwana i niejasna. Nam udało się na skutek no, codziennej, regularnej pracy i wyjaśniania tych wszystkich kwestii doprowadzić do tego, że praktycznie dzisiaj już te sztaby kryzysowe nawet zdarza się, że trwają tylko 15 minut w dzisiejszych, no ostatnich nawet tygodniach. Oczywiście, że działamy w określonym systemie prawnym. Przede wszystkim pierwsza z ustaw kryzysowych, ta z 2 marca 2020 roku, dała szerokie kompetencje ministrom, wojewodom, głównemu inspektorowi sanitarnemu, wydawania rozporządzeń, zaleceń, poleceń. Wiele z nich oczywiście dotyczy miast, w tym miasta Gliwice. Stosujemy się do tego, staramy się pracować jak najlepiej, ale właśnie wiele rzeczy na początku wymagało wyjaśniania i doprecyzowywania. Jak chodzi o nasze pierwsze działania, coś, co może nie przebijało się do takiej wiadomości ogólnospołecznej, ale jednak my to uznaliśmy za najważniejsze. Przede wszystkim ciągłość usług dla mieszkańców, tych najważniejszych, zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków sanitarnych, odbiór odpadów komunalnych, zaopatrzenie w ciepło, transport, łączność. To wszystko, o to wszystko zadbaliśmy na początku. Na kolejnym slajdzie może jest bardziej szczegółowo. Wymienione są przedsiębiorstwa szczególnie zaangażowane w tą ciągłość usług dla mieszkańców. Tam wprowadzone zostały stosowne procedury.
no, związane z bezpieczeństwem załóg i z takim zagrożeniem, że mogłoby dojść do na przykład kwarantanny całej załogi, która dba i zabezpiecza ruch ciągły w przedsiębiorstwie. Oczywiście nie możemy sobie na to pozwolić. Wszystkie procedury zostały należycie wprowadzone i dbamy o te usługi. Warto tu wspomnieć na przykład o fakt, że w Gliwicach woda dostarczana mieszkańcom i przedsiębiorcom w 96% swojej ilości jest ozonowana regularnie i jeszcze dodatkowo dezynfekowana lampami UV. Tylko 4% wody dostarczanej nam przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe to jest woda jedynie chlorowana, a nie ozonowana. Jesteśmy przygotowani, mamy mobilne ozonatory do ozonowania jeszcze lepszego wody, również ścieków, gdyby zaszła taka potrzeba. Należy również tutaj zauważyć, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ostatnich tygodniach zainstalowało na terenie szpitala numer 4, a konkretnie budynku przy ulicy Zygmunta Starego, specjalne chloratory, które unieszkodliwiają od potencjalnego wirusa ścieki sanitarne, aby te zagrożenie epidemiologiczne ze szpitala nie przeniosło się szerzej na miasto i na oczyszczalnie ścieków. No więc te problemy, na które napotkaliśmy, może już bardziej na kolejnym slajdzie w skrócie, ale w zasadzie każda rzecz do wykonania napotykała na problemy. Zostaliśmy zobowiązani do przygotowania obiektów kwarantannowych. Obiektów bądź to prywatnych, bądź to publicznych, w szczególności na przykład wskazywane przez sanepid, bo wszędzie potrzebna jest pozytywna opinia sanepidu, były obiekty Politechniki Śląskiej, Akademiki. My wykonaliśmy to, co do nas należy. Przygotowany został we współpracy z panem Malinowskim, właścicielem hotelu w Łabędach, obiekt kwarantannowy tam właśnie w Łabędach. Z Politechniką Śląską nie doszło do ostatecznych uzgodnień, bo Politechnika proponowała przykładowo akademiki Piast i Ziemowit, które nie zyskały pozytywnej opinii sanepidu z uwagi na to, że nie każdy pokój ma swój węzeł sanitarny wydzielony, a z kolei obiekty te lepsze, lepiej wyposażone z osobnymi węzłami sanitarnymi, takie jak Karolinka czy Sezam, no niechętnie były dedykowane przez Politechnikę Śląską. My tą całą pracę uzgodnieniową, przygotowawczą wykonaliśmy, zgłosiliśmy to wszystko panu wojewodzie. Tam w tle są spory o zapłatę i za tak zwany osobodzień i za konkretnego już no, osobę, która jest poddana kwarantannie co do wielkości zapłaty, ale to już zostawiamy do rozstrzygnięcia panu wojewodzie, bo to są jego konsekwencje. No łatwo sobie wyobrazić, że ogromne problemy, w zasadzie one są do dzisiaj, istnieją ze zdobyciem i to urządzeń potrzebnych, no w szczególności szpitalowi, i środków ochrony tych najbardziej profesjonalnych, potrzebnych i szpitalowi, i wielu służbom miejskim. Ceny zaczęły gwałtownie rosnąć. Zakontraktowane firmy na podstawie obowiązujących umów przestawały realizować zamówienia, natomiast no, doszło do sytuacji takiej dość wielokrotnie, nawet nazwałbym ją bezczelną. Te same firmy mówiły, że nie realizują kontraktów ważnych i podpisanych, natomiast niezależnie od tego proponują środki ochrony w wielokrotnie wyższej cenie. No tutaj do dzisiaj nie skorzystał minister zdrowia ze swoich uprawnień wynikających z tej ustawy z 2 marca, ustalenia cen maksymalnych. No i to jest w tej sytuacji dość niezrozumiałe.
Był problem z przekazywaniem przez Straż Graniczną danych osób objętych kwarantanną, mianowicie przepis mówi o tym, że to właśnie Straż Graniczna nie powinna przepuścić osoby przez granicę, nie pobierając od niej adresu, gdzie ona zamierza spędzić tą obowiązkową kwarantannę. Potem oczekiwania i roszczenia z terenu Gliwic trafiały do naszego ośrodka pomocy społecznej, nie tylko o żywność, nawet i bywały takie o roszczenia wręcz o dostawę papierosów czy alkoholu. Natomiast nie było systemu, który pozwala uwiarygodnić, że ta osoba w ogóle jest poddana kwarantannie i że prawidłowo podaje swoje miejsce zakwaterowania. Co wyjaśnienie niestety trwało dobrych kilka tygodni, no wreszcie Straż Graniczna zaczęła realizować swoje obowiązki. Były problemy na początku z zaopatrzeniem w żywność. Te tradycyjne ośrodki jak Banki Żywności czy Polski Czerwony Krzyż, korzystające na co dzień z programów operacyjnych, które finansowały żywność dla osób potrzebujących, ubogich, tych klientów opieki społecznej, no przestały to robić, bo jakby w tym początkowym chaosie nie było tej żywności. Miasto Gliwice wtedy zakupiło żywność ze swoich środków i ten pierwszy okres po prostu został zaspokojony dzięki finansom miasta. Pewne problemy wyniknęły też z przychodniami lecznictwa otwartego w Gliwicach. Tutaj pani prezydent Ewa Weber wykazała się aktywnością i zorganizowała dwukrotne spotkanie z prezesami, dyrektorami POZ-ów gliwickich. Tam wiele spraw zostało wyjaśnionych i ta opieka świadczona mieszkańcom Gliwic jest już na w zasadzie zadowalającym poziomie. Na początku groziło nam, że wszyscy pacjenci zgłoszą się do nocnej świątecznej opieki zdrowotnej do szpitala, co z oczywistych względów było niemożliwe, żeby ich zaopatrzyć medycznie. Przechodzimy do następnego slajdu i tutaj mamy o szpitalu miejskim. Tutaj naprawdę ogromną robotę szpital miejski wykonał, bo budynek przy ulicy Zygmunta Starego w zasadzie poza tam OIOM-em, który miał kilku pacjentów, no i przychodniami, które tam przyszpitalne funkcjonowały i POZ-em, był pusty. I dzięki aktywności szpitala, jego służbom technicznym, ten budynek został przygotowany w tempie ekspresowym do tak zwanego oddziału zakaźnego jednoimiennego. Dzisiaj już ten budynek jest zgłoszony. Zgodnie z procedurą Rada Ministrów w tej chwili musi wyrazić ostateczną zgodę. Jest pozytywna opinia ministra zdrowia i NFZ powinien podpisać kontrakt z naszym szpitalem właśnie na taki szpital zakaźny jednoimienny. A bardzo istotną rzeczą jest, że już od soboty w ubiegłym tygodniu funkcjonuje tam stacja dializ dedykowana, w pełni izolowana dla pacjentów zarażonych koronawirusem. To jest według mojej wiedzy jedna z dwóch funkcjonujących w województwie śląskim taka stacja dializ. Momentalnie w sobotę ustawiła się wirtualna kolejka pacjentów kierowanych z innych szpitali do Gliwic, bo no po prostu takie są potrzeby. Także wielkie podziękowania dla załogi szpitala się należą. Tu Państwo macie napisane, jakie tam istotne działania były robione. Na przykład od razu zorganizowaliśmy ten tak zwany namiot pneumatyczny we współpracy ze Strażą Pożarną, w którym dochodzi do pierwszego rozpoznania choroby pacjenta. Gdzieś dopiero po miesiącu z ogólnopolskich mediów dowiedzieliśmy się, że w całej Polsce takie izby przyjęć wręcz oparte o takie namioty pneumatyczne są w Polsce organizowane. I jeszcze istotna rzecz, budynek też już od wielu miesięcy pusty, bo Państwo o tym wiecie, po domu dziecka przy ulicy Zygmunta Starego został na koszt miasta i dzięki staraniom miasta we współpracy z ZBM-em przygotowany i zostały tam w tempie ekspresowym przeniesione
poradnie specjalistyczne ze szpitala, właśnie z budynku przy Zygmunta Starego i poradnia podstawowej opieki zdrowotnej. Zostały wykonane pewne pomieszczenia socjalne, nawet i noclegowe dla personelu medycznego szpitala, po to, żeby jak najlepiej przygotować się na zmaganie się z wirusem i to wszystko zostało w szpitalu zrobione. Na kolejnym slajdzie zakupy dla szpitala, no tutaj miasto Gliwice z uruchomionej rezerwy 3-milionowej kryzysowej wspomaga szpital. Także można powiedzieć tak, że pieniądze, choć bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom również za przekazywane pieniądze czy pomysły zbiórek publicznych, nie są chwilowo w tym momencie tak istotne jak dotarcie do tych urządzeń, bo jest niesamowicie trudno kupić w tej chwili na przykład respiratory czy inne urządzenia służące do zwalczania choroby związanej z wirusem. Udaje nam się to robić. Już 6 respiratorów zostało zakupionych i fizycznie znajduje się, są w szpitalu zainstalowane. W tej chwili w szpitalu numer 4 mamy około 20 respiratorów. W dalszym ciągu oczekujemy na dostawy. Też wypada tutaj podziękować ofertą właśnie, to na kolejnym slajdzie już mamy chyba, ofertą instytucji, które proponują nam właśnie dostawę urządzeń, a nie pomoc finansową. To jest Gliwicka Kuria, także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Piast Gliwice zaoferowały taką pomoc. Na kolejnym slajdzie, no to slajdzie mamy tutaj zakupy realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice. Tam znajduje się swego rodzaju baza wszystkich środków ochrony i potrzebnych sprzętów dla wszystkich służb, które zmagają się z epidemią w Gliwicach. Tutaj już ponad 2 miliony złotych zostało wydane na te wszystkie środki ochrony indywidualnej. W Urzędzie Miejskim w Gliwicach, to Państwo z pewnością wiecie, momentalnie zostały wprowadzone stosowne ograniczenia związane z bezpieczeństwem no, zarówno urzędników, jak i przede wszystkim klientów urzędu. Ta sytuacja ewoluuje. Ona została tam, to ograniczenie było później po paru tygodniach znacznie bardziej jeszcze zaostrzone. Natomiast już w tej chwili możemy sobie pozwolić na pewne poluzowanie tych ograniczeń. Niektóre usługi dla mieszkańców muszą być realizowane, takie jak Urząd Stanu Cywilnego, jak sprawy związane z rejestracją pojazdów, sprawy obywatelskie związane z dowodami osobistymi, także sprawy, bo nie wszystkie da się załatwić zdalnie, związane z pozwoleniami na budowę. Dzisiaj około 300 osób jest dziennie obsługiwanych zdalnie przez Urząd Miasta, a około 100 osób fizycznie w sprawach wymagających kontaktu. I myślę, że ta ilość nawet w kolejnych dniach będzie wzrastać. Oczywiście wciąż z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa. Wyposażeni są urzędnicy w stosowne środki ochrony, ale również osoby wchodzące do urzędu są wyposażane w te środki ochrony. Absencja na początku epidemii dotknęła nas ogromna, bo z chwilą zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków, no blisko 40% pracowników urzędu momentalnie udało się na opiekę nad dziećmi. Troszkę ta sytuacja się stabilizuje. Próbujemy tutaj łączyć pracę bezpośrednią z pracą zdalną. Wykorzystujemy również możliwość tak zwanego postojowego, zaległych urlopów, no bo jednak jest tak, że nie wszystkie wydziały są w jednakowym stopniu obciążone w Urzędzie Miasta.
Dalej mamy na kolejnym slajdzie działania miasta w czasie epidemii, tutaj no, wypunktowane. To, o czym będzie mowa dalej, więc zmiana organizacji służby zdrowia, to już o tym mówiłem, pomoc dla przedsiębiorców, działania opieki społecznej, teleporady, powołanie konsultanta do spraw osób chorób zakaźnych, Gliwicka Baza Wsparcia, Gliwicka Baza Usług Zdalnych, baza usług cateringowych, przekazanie komputerów dla uczniów, którzy w tej chwili pracują tylko zdalnie. Istotna no, rzecz na pewno teatr, biblioteka, także muzeum również oferują swoje usługi w sieci, wirtualnie, przyłączają się do akcji takich ogólnospołecznych jak szycie maseczek. Istotna rzecz na końcu wymieniona, wsparcie dla żłobków. Szanowni Państwo, my dorobiliśmy się w Gliwicach wydajnego systemu, dobrego i ekonomicznie uzasadnionego systemu współpracy z prywatnymi żłobkami, które w wielkiej mierze zaspokajają potrzeby gliwickich rodzin. Te żłobki funkcjonują z dofinansowaniem ze strony miasta. My nie cofnęliśmy tego dofinansowania, wciąż jest to zgodne z prawem, płacimy tym żłobkom za stan tak zwanej gotowości, bo chcemy, aby gdy rygory te ostrożnościowe miną, natychmiast rodzice mogli skorzystać z tych żłobków, żeby nie było tutaj żadnych przestojów, a żłobki pozbawione finansowania no, mogłyby zwyczajnie mieć perturbację, zamknąć swoją działalność. Dalej, kilka slajdów na temat pomocy dla przedsiębiorców. Tutaj jest kilka ważnych punktów. Będziecie Państwo dzisiaj głosować nad uchwałą Rady Miasta o zwolnieniach i ulgach w czynszach. To jest jedna z pomocy. Dalej, w zakresie podatku od nieruchomości też dzisiaj jest uchwała mówiąca o rezygnacji z tak zwanej opłaty prolongacyjnej. Rozpatrywane są wnioski umożliwiające bądź to umorzenie, bądź rozłożenie na raty, bądź odroczenie spłaty, jak chodzi o podatek od nieruchomości. Podjęliśmy decyzję, że o 70% zmniejszamy do końca roku opłaty od zajęcia pasa drogowego na tak zwane ogródki gastronomiczne. Wiemy o tym, że wielu przedsiębiorców, tych prowadzących działalność gospodarczą, no ich przychody w wielkiej mierze i cały bilans roczny opiera się na dużej aktywności i po prostu przychodach z tych ogródków gastronomicznych. Chcemy, aby momentalnie, gdy wróci taka możliwość, te ogródki przynosiły przychody przedsiębiorców i jeszcze większe niż no, dotychczas, żeby sobie zrekompensowali te straty, które teraz ponoszą. Stąd decyzja o obniżeniu opłat. Uruchomiliśmy, bo to już jest czynne, miejskiego rzecznika konsumentów, który prowadzi porady prawne dla przedsiębiorców i jeżeli będzie taka potrzeba, to uruchomimy dodatkowe numery telefonów, żeby no, łatwo było się poradzić, co można w danej sytuacji zrobić, jakie uzyskać ulgi. Nie da się przecenić działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Tutaj pracuje ten urząd pełną parą od kilku tygodni. W ślad za możliwościami płynącymi z ustaw rządowych, tak zwanej tarczy, realizowane są dofinansowania do wynagrodzeń dla różnych podmiotów, dla przedsiębiorstw, dla osób prowadzących jednoosobową działalność, dla również stowarzyszeń, spółdzielni. Realizowane są pożyczki do 5000 zł dla uprawnionych, pożyczki, które mogą być umarzane w sytuacji, kiedy w okresie 3 miesięcy utrzyma się miejsca pracy. Wiele innych działań. Na to wszystko dzisiaj już Powiatowy Urząd Pracy dysponuje kwotą ponad 18 milionów złotych. Rozpatrywane wnioski są w zasadzie na bieżąco i istotna uwaga,
że bardzo czytelna jest moim zdaniem strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy. Tam naprawdę można uważnie czytając poznać algorytm, jakim trzeba się posługiwać, żeby złożyć elektronicznie wniosek. O działaniach OPS-u, Ośrodka Pomocy Społecznej, kilka następnych slajdów. Tutaj nie da się przecenić tych działań w czasach tych kryzysowych. Musiało dojść do zmiany wielu procedur przyznawania świadczeń. Z tym oczywiście określone problemy, bo podopieczni ośrodka nie byli przyzwyczajeni do kontaktów bezpośrednich. Raczej ci ludzie są tak trudno przyswajani do pracy z komputerem, czy pracy zdalnej, czy przez telefon, ale dzięki wsparciu i naprawdę ogromnemu zaangażowaniu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to udaje się robić i zmieniać charakter tej pomocy i składania wniosków i zachować w pełni tą ofertę dla osób potrzebujących. Monitoruje Ośrodek Pomocy Społecznej cały czas sytuację osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy, także rodzin z tak zwaną niebieską kartą. Dla wszystkich ta sytuacja jest trudna, która nas dotknęła, a szczególnie dla tych najsłabszych. Również na działaniach OPS-u, tu mamy spis tych działań na tym slajdzie, jest obowiązek zaopatrywania osób tych właśnie objętych kwarantanną. Niektóre z osób nie mają możliwości skorzystania z pomocy rodziny czy najbliższych. Ośrodek Pomocy Społecznej to załatwia. W wielkiej mierze dzięki wsparciu wolontariuszy, pierwsi byli harcerze, którzy się zgłosili, wiele innych środowisk. To wszystko jest organizowane na bieżąco. Z istotnych rzeczy Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przeszedł również na tryb zdalny, ale nie zostały zatrzymane wydawania tych orzeczeń o niepełnosprawności i to też się w pełni udaje. Na kolejnych slajdach są konkretne działania Ośrodka Pomocy Społecznej. Ja już może to troszkę szybciej przerzucę. Będzie się z tym można zapoznać i zainteresowanych zachęcam na stronie internetowej miasta. Też łatwo sobie zdać sprawę, że ogromny był problem i jest nadal z domami dziecka. Ci młodzież, dzieci pozbawione możliwości spacerów, wyjścia na zewnątrz, znalazły się w trudnej sytuacji. Miasto również, ponieważ na przykład spotkaliśmy się z takim zjawiskiem, że dzieci czy młodzież przede wszystkim przebywająca poza Gliwicami w ośrodkach młodzieżowych socjoterapii, gdzie były poddane leczeniu i pewnemu zdyscyplinowaniu, to nagle okazało się, że te wszystkie ośrodki poza Gliwicami z chwilą rozpoczęcia epidemii kierowały z powrotem do macierzystych domów dziecka tą młodzież. No i musieliśmy sobie z tym jakoś dać radę. Częściowo się udało dogadać z tamtymi ośrodkami, że jednak młodzież tam zostaje, bo powinna tam zostać, ale nie z wszystkimi. Trzeba było jakoś temu zaradzić na terenie Gliwic. A przede wszystkim dzieciom przybywającym poddać je obowiązkowej kwarantannie i do tych celów został przekształcony obiekt domu dziecka przy ulicy Dworcowej. Tam właśnie te dzieci przebywają oraz dzieci, bo niestety zdarzają się i to częściej w tym trudnym okresie zjawiska ucieczki z domów dziecka. Więc potem te dzieci muszą być też poddawane obowiązkowej kwarantannie. Dalej, Centrum Pieczy Zastępczej też wymuszona sytuacją musiało przeorganizować
działania. Zostało to wszystko wykonane. Uruchomione są, tak jak w poprzednim przypadku, w zasadzie całodobowe i całotygodniowe telefony. Jest możliwość konsultacji, jest możliwość natychmiastowego reagowania w przypadkach koniecznych. Pomocy społecznej. Tutaj no, chcę powiedzieć o trzech domach społecznych miejskich, Nasz Dom i Opoka oraz domów w Sośnicy prowadzonym przez siostry zakonne. Tutaj mamy związek z tym domem, bo współfinansujemy jego działalność. Jak na razie nie dotyka nas żadne zakłócenie i odpukać, oby tak było do końca w tych domach pomocy społecznej, ale to śmiem twierdzić, znów dzięki wielkiemu zaangażowaniu i dyrekcji, i załogom, zastosowania specjalnych procedur bezpieczeństwa. Tam też są przecież konieczności przygotowania no, obiektu do separowania, wykonania pewnych prac, zaopatrzenia w sprzęt medyczny. Jesteśmy też aktywni, te domy pomocy społecznej wraz z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta, jak chodzi o możliwości pozyskania środków. Tutaj uczestniczymy w programie Śląskie Pomaga i wartość projektu dla gliwickich domów opieki społecznej to ponad 320 tysięcy złotych. Dalej, mówiłem do tej pory szczególnie o wsparciu dla tych osób potrzebujących, niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, natomiast każdemu no, może się przytrafić konieczność wsparcia psychologicznego, specjalistycznego i do tych celów uruchomione zostały telefony, spis tych telefonów jest tutaj. Można się konsultować i zapraszamy wszystkie osoby tego wymagające. Kolejny slajd to bardzo istotna rzecz. Wymazobus został w Gliwicach uruchomiony w oparciu o umowę ze szpitalem. Miasto Gliwice ponosi ciężar finansowy zarówno samochodów, które pracują jako wymazobusy, jak i opłacania załóg, które pracują. W tej chwili jesteśmy przygotowani albo do pracy jednym samochodem na dwie zmiany, albo wręcz do pracy dwoma samochodami. W razie potrzeb będzie to wszystko rozszerzane. Sytuacja wygląda tak, że do Wymazów kierowane są osoby wyłącznie przez stację wojewódzką sanepidu. Natomiast Wymazobus finansowany przez Gliwice istotnie poprawia sytuację na terenie miasta, bo jak do tej pory to te służby wojewódzkie były w stanie i realizowały średnio około 5 wymazów dziennie. Natomiast uruchomienie naszych wymazobusów spowoduje, że te możliwości wzrosną no, nawet do 100 wymazów na dobę, przy założeniu, że będzie praca dwuzmianowa w dwóch pojazdach. Jesteśmy po uzgodnieniach z Wojskami Obrony Terytorialnej, które to wojska zaoferowały współpracę, mają certyfikowanych fachowców do wykonywania wymazów i jeżeli będą takie potrzeby i zdolności przerobowe laboratoriów, do których sanepid kieruje potem te wymazy, to jesteśmy w stanie to uruchomić. Dalej, Gliwicka Baza Wsparcia. Szanowni Państwo, na początku epidemii, i za co bardzo dziękujemy, spotkaliśmy się no, z wieloma ofertami pomocy. Tak jak mówiłem, pierwsi byli harcerze, ale wiele i osób indywidualnych, i środowisk zgłaszało się z ofertami pomocy, no i trzeba było jakoś tymi ofertami administrować, trzeba było w jakiś sposób no, zarządzać tymi ofertami. Powstała Gliwicka Baza Wsparcia w ten sposób, żeby racjonalnie kierować tymi wolontariuszami i uzupełniać poprzez ich ofertę działania służb miasta.
W ramach aktywności miasta uznaliśmy za właściwe zbudowanie takich usług zdalnych i gastronomii na telefon, to znaczy pozbierania tych ofert od gliwickich restauratorów, którzy niewątpliwie należą do tej grupy, która w sposób największy została dotknięta, grupy przedsiębiorców, która w sposób największy została dotknięta epidemią. Stworzyliśmy taką bazę, publikujemy ją na stronach internetowych miasta. Klienci mogą z tego korzystać. No, w ślad za tym pojawiły się wnioski do miasta, abyśmy organizowali, rozszerzali te bazy o dalsze rodzaje działalności gospodarczej, na przykład sklepy spożywcze, które funkcjonują no, zupełnie nieźle w stanie tej epidemii. Również inne, bo my obserwujemy w tej chwili no, wiele, zwłaszcza artykułów przemysłowych, handel nimi przeniosły się do internetu, ale tam obroty są wcale niemałe. My nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkiego. Przedsiębiorcy mają się prawo organizować. Oni zresztą są zorganizowani w swoich izbach branżowych. Mają prawo się reklamować i ogłaszać, no także to nie jest zadanie miasta, żeby ich wyręczać, a tam wchodzi też delikatny temat pewnej konkurencji, więc nie wszyscy mogą sobie tego życzyć i najpierw trzeba byłoby posprawdzać, czy rzeczywiście oni tego chcą. Kolejne slajdy dotyczą oświaty gliwickiej. Tak jak Państwo wiecie, od 13 marca zostały zawieszone ośrodki oświatowe, szkoły, przedszkola. Wszyscy przeszli na pracę zdalną. To w sposób jak najlepszy, jak najlepiej jest to możliwe, jest przez gliwicką oświatę, przez dyrektorów, nauczycieli organizowane. Nie wszyscy uczniowie mieli sprzęt komputerowy, żeby móc z tego zdalnego nauczania korzystać. Wyposażyliśmy chyba już wszystkich, a jeżeli nie wszystkich, to chyba bardzo mało uczniów w tej chwili oczekuje na sprzęt komputerowy. W oparciu o zasoby miasta, ale też w oparciu o pomoc z zewnątrz. I tutaj wypada podziękować gliwickiej fabryce Opla, która przekazała kilkadziesiąt urządzeń właśnie dedykowanych dla gliwickich uczniów, żeby ta no, praca zdalna mogła się odbywać. Szanowni Państwo, następna rzecz, działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Tam GZM uruchomił ponad 10-milionową rezerwę dedykowaną dla szpitali w miastach metropolii i tutaj byliśmy bardzo aktywni, przedstawiając to, że nasz szpital właśnie przygotowuje się i już w zasadzie jest pewne, że będzie tym szpitalem jednoimiennym. Choć pierwszy zamysł metropolii był taki, żeby tylko też 7 szpitali wymienione na liście ministra zdrowia dofinansować, to przekonaliśmy naszych partnerów metropolii i otrzymujemy, dzisiaj Państwo będziecie w ramach uchwały budżetowej przyjmować te środki w wysokości 743 tysiące złotych. Otrzymujemy środki specjalne dla naszego szpitala numer 4. Również jest szansa na otrzymanie środków marszałkowskich. Gazety o tym pisały, że środki w wysokości 123 miliony złotych zostały podzielone między różne szpitale na terenie województwa. Tam nie było Gliwic. Interweniowaliśmy w tej sprawie i dosłownie kilka minut przed sesją miałem informację telefoniczną, że dojdzie do ponownego rozdziału i korekty rozdziału tych środków i Gliwice będą wzięte pod uwagę. Także należy się spodziewać, że również z tej puli otrzymamy środki dla Szpitala Miejskiego numer 4. Szanowni Państwo, nie sposób nie byłoby powiedzieć kilku zdań o wyborach prezydenta Rzeczpospolitej. Tutaj mamy w Polsce, obserwujecie to Państwo w środkach masowego przekazu, ogromny chaos i zamieszanie. Trzeba powiedzieć tak, że inne przepisy obowiązują,
A według innych próbuje się obecnie, szczególnie intensywnie w ostatnich dniach, wymóc na wójtach, prezydentach, burmistrzach pewne działania. Bo tak, wciąż obowiązuje prawo, które mówi o tym, że wybory w sposób, nazwijmy to tradycyjny, powinny się odbyć 10 maja. Do tego potrzebne jest powołanie komisji wyborczej, potrzebne jest szkolenie tych członków komisji wyborczych, ukonstytuowanie się składów, potrzebne jest przygotowanie lokali wyborczych i kalendarz nieubłaganie płynie, kalendarz zgodny z obowiązującym prawem. Natomiast komisja wyborcza państwowa i w ślad za nią w województwie komisje wyborcze nie powołały kompletnych składów obwodowych komisji wyborczych. Nie powołały, bo nie ma dostatecznej liczby zgłoszonych kandydatów. W Gliwicach stosunkowo mało tych kandydatów zostało zgłoszonych. Zresztą ja osobiście stałem od początku na stanowisko, że tych wyborów ze względu bezpieczeństwa nie powinny się przeprowadzić. Natomiast nikt z tym nic nie zrobił, to znaczy nie odwołał tych wyborów, a jest taka możliwość poprzez ogłoszenie stanu klęski żywiołowej. Więc jesteśmy w takim dualizmie i te wybory powinny się odbyć, ale nie mogą się odbyć, bo nie ma dostatecznej ilości członków obwodowych komisji wyborczych. I dzisiaj komisja, Państwowa Komisja Wyborcza kieruje do nas nie wyraźne polecenia czy jakieś wskazówki, tylko sugeruje nam, zaleca nam, żebyśmy nie przygotowywali lokali wyborczych i nie prowadzili działań związanych ze szkoleniami, z drukowaniem kart wyborczych, z organizowaniem spisów wyborczych i tych wszystkich czynności. No, oczywiście, że to jest zasadne, ale formalnie nikt tego nie odwołał. Natomiast zaczynają się naciski i to na przykład ze strony wojewodów, na przykład na Opolszczyźnie już to ma miejsce, i ze strony Poczty Polskiej, aktywnego wzięcia udziału wójtów, burmistrzów, prezydentów w wyborach, które mają się odbyć podobno korespondencyjnie, ale to prawo jeszcze nie weszło w życie. Ustawa jest dzisiaj w Senacie. I według przewidywanego scenariusza najwcześniej według projektu rządowego ono może wejść w życie 7 maja. Także ja osobiście nie widzę tu możliwości w tej chwili przekazania Poczcie Polskiej, bo takie są w tej chwili zapytania, lokali wyborczych w zamkniętych szkołach już dzisiaj, żeby tam organizować urny do głosowania korespondencyjnego. Ja w ogóle miałem wrażenie, że Poczta Polska, jeżeli by te wybory miały się odbyć, ma dostarczyć do domów pakiety wyborcze, a potem je odebrać z tych domów, a nie organizować lokale wyborcze w tradycyjnych miejscach. No bo jak wtedy wyobrazić sobie głosowanie na przykład osoby niepełnosprawnej, która nie ma możliwości wyjścia z domu, żeby ona udała się do tego tradycyjnie organizowanego lokalu wyborczego. Także dylematów jest strasznie dużo. Jest ogromny chaos w tej materii. W zasadzie większość, zdecydowana większość samorządów w Polsce jest zgodna i takie korporacje jak Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, gdzie Gliwice są członkiem, przewodniczącym jest wciąż senator dzisiaj Zygmunt Frankiewicz, czy Śląski Związek Gmin i Powiatów wyrażają jednoznaczne stanowiska, że żadne wybory w tej chwili w Polsce nie powinny się odbyć, bo żadne nie są bezpieczne dla zdrowia i życia obywateli. No ale to tyle może o wyborach. Dalej wypada mi poinformować o braku decyzji pewnych rządowych. O braku stanu klęski żywiołowej już powiedziałem. O braku cen maksymalnych też powiedziałem. Postępowanie z odpadami od osób objętych kwarantanną, no i osób no tam przebywających w szczególności, bo wiele jest osób takich w stanie lekkim przebywającym tą chorobę,
które oczywiście mają odpady do usunięcia, więc przez długi czas nie było żadnych wytycznych i wskazówek, jak te odpady mają być odbierane. Nikt tego nie chciał robić. Nawet ci wolontariusze, którzy tak no, gremialnie zgłaszali swoją pomoc, niestety nie udało się tutaj zbudować struktury, która by odbierała odpady od osób w kwarantannie. Musieliśmy jako miasto zawrzeć dość kosztowną umowę z firmą zewnętrzną, która to robi. No i oto ze dwa tygodnie temu pojawiły się wreszcie wytyczne głównego inspektora sanitarnego do sposobu postępowania z tymi odpadami. Tylko że te wytyczne są na przykład w sprzeczności z przepisami ogólnopożarowymi, które są nieustannie no, kontrolowane na przykład w naszym Śląskim Centrum Recyklingu, które mówią o tym, że żadne odpady w tym Śląskim Centrum Recyklingu nie mogą pozostać na noc nieprzetworzone, nieposegregowane ze względu na możliwość samozapłonu. A główny inspektor sanitarny zaleca, żeby przez 7 dni gromadzić gdzieś te odpady od osób w kwarantannach i czekać, aż one tam stracą no, swoje zagrożenie. No więc jest to w sprzeczności i teraz jak organ wykonawczy, którym jest gmina, ma sobie z tym poradzić? Szanowni Państwo, tarcza rządowa no nie tyle, że nie obejmuje spółek komunalnych, ale wręcz tutaj zaostrza ich i ogranicza ich możliwości, bo tak, spółki komunalne na przykładzie wodociągów chociażby ponoszą dodatkowe koszty związane z epidemią. Jest zakaz płynący z tej ustawy zwanej tarczą, no obejmowania tych kosztów taryfą opłat od mieszkańców. A taryfy opłat co do zasady właśnie bazują na kosztach poniesionych przez przedsiębiorstwo. Czyli to prowadzi wprost do sytuacji takiej, że oto samorząd ma pokryć te koszty. No więc uważam, że to jest nie w porządku. Jeszcze na kolejnym slajdzie takie, myślę, ciekawe porównanie dwóch przeciwstawnych sytuacji. Od głównego geodety kraju dostaliśmy zalecenie, aby wszelkie procedury geodezyjne były organizowane zdalnie. Otóż w Gliwicach już od kilku lat funkcjonuje taki system, bo my po prostu dobrze przepracowaliśmy lata minione i dzisiaj wszelkie pracownie geodezyjne, tak jak mówię, od kilku lat mają możliwość pracy zdalnej i epidemia tu nie dotknęła żadnych prac, nie przeszkodziła żadnym pracom geodezyjnym. Ten system funkcjonuje. Natomiast jak chodzi o bardzo wrażliwy i istotny temat domów pomocy społecznej, to otrzymujemy rządowe zalecenia, a wręcz obserwujemy to w środkach masowego przekazu, zdarzają się kary nakładane przez wojewodów, na szczęście chyba nie w województwie śląskim, na DPS-y, które nie należycie zabezpieczają personel medyczny dla obsługi swoich podopiecznych. No, szanowni Państwo, zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce, każdy podopieczny, każdy obywatel i każdy podopieczny DPS-u jest objęty świadczeniem NFZ-owskim, bo płaci składkę. I to NFZ powinien zapewnić personel medyczny, gdzie ogromny problem jest zwłaszcza z pielęgniarkami, w DPS-ach. Ci pensjonariusze mają deklaracje zdrowotne złożone w POZ-cie, w przychodni jakiejś konkretnej, no ale POZ-y mające tak zwane pielęgniarki środowiskowe, na które przypada 1000 albo więcej pacjentów, łatwo sobie wyobrazić, że nie są w stanie obsłużyć DPS-ów, gdzie praca w zasadzie jest całodobowa i to w przypadku naszego największego DPS-u, gdzie ilość pensjonariuszy jest ponad 100 osób, no nie wystarcza jedna pielęgniarka, no czyli no jakby sytuacja znów nienormalna, wymaga się od nas zabezpieczenia w personel medyczny, podczas gdy NFZ powinien o to zadbać, bo za to otrzymuje pieniądze.
Ja zgłosiłem ten problem na wideokonferencji, bo takie wideokonferencje są organizowane i to przez premiera, z prezydentami 20 największych miast w Polsce i ostatnio była wideokonferencja z panią minister rodziny, pracy i opieki społecznej. Zgłosiłem ten problem. Pani minister no nic nie odpowiedziała. Ogólnie odpowiedziała, że zapisuje sobie do analizy. Szanowni Państwo, kolejne slajdy. Wpływ epidemii na finanse miasta. No to jest dopiero początek kłopotów, bo mamy dane za marzec i tutaj tak w Gliwicach, jak i w innych miastach, oczywiście proporcjonalnie do wielkości każdego z miast, ale procentowo to się mniej więcej jednakowo układa. My będziemy mieli szalony spadek w podstawowym źródle naszych dochodów budżetu miasta, jak chodzi o podatek PIT. W Gliwicach, Państwo znacie budżet, dochody z tytułu PIT-u to jest prawie 350 milionów rocznie. W tej chwili to jest ubytek za marzec rzędu 2,5 miliona złotych, to jest na razie 15%. Za kwiecień będzie na pewno znacznie gorzej, zobaczymy jak będzie dalej. I tutaj ja rozumiem i odpowiadamy w miarę możliwości na wszelkie potrzeby pomocy, ulg dla przedsiębiorców i tym podobne rzeczy, ale to nie może być bezrefleksyjne. Musimy być odpowiedzialni i nie możemy doprowadzić do znaczących kłopotów budżetu miasta, no bo potem zaprzestaniemy świadczyć te podstawowe usługi dla mieszkańców, do których jesteśmy powołani. I na następnych slajdach przedstawiam Państwu no, filozofię naszego działania. My przede wszystkim jako no, miasto zawsze o tym mówiliśmy i to jest prawda i to potwierdzają rankingi i oceny agencji typu Fitch. Jesteśmy w dobrej sytuacji, stać nas na wiele inwestycji. My nie zatrzymujemy tych inwestycji. Najistotniejsze w tej chwili to jest centrum przesiadkowe, gdzie jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu. I tam wiele wskazuje na to, że konsorcjum lokalnych firm wygra ten przetarg. To też jest wartością dodaną, bo dajemy pracę lokalnym firmom. Podobnie jest w przypadku obwodnicy, która jest realizowana za wiele milionów złotych. Nie zatrzymujemy tych inwestycji, pozostałych na mniejszą skalę również, bo działamy w imię zasady lepiej dawać pracę niż zasiłek. Trafiają do nas z kolei wnioski takie i też w przestrzeni publicznej takie wnioski, wydawałoby się, że odkrywcze się pojawiają, że trzeba o to zatrzymać inwestycje i poprzez wydatki bieżące, bo to będą wydatki bieżące, udzielać wsparcia gliwickim przedsiębiorcom, czyli jakby rozdać te pieniądze, żeby ten gliwicki biznes miał się dobrze, bo potem nam to wróci w postaci podatków. No nic bardziej mylnego. My działamy w trybie przede wszystkim ustawy o finansach publicznych i zgodnie z tą ustawą w ogóle nie można mieszać wydatków majątkowych z wydatkami bieżącymi. A artykuł 242 tej ustawy mówi wyraźnie o tym, że żeby w ogóle budżet mógł być uchwalony i zaaprobowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, to musi być dodatnia tak zwana nadwyżka bieżąca, czyli ilość przychodów bieżących musi być większa niż wydatków bieżących. My w tej chwili po wstępnych analizach szacujemy, że w roku 2020 spadek przychodów bieżących będzie rzędu 130 milionów złotych. To jest ogromna kwota i my nie możemy sobie pozwolić na takie bezrefleksyjne, no przepraszam, rozdawanie pieniędzy. Także wnioski, które trafiają, no na pierwszy rzut oka może mniej zorientowanym wydają się świetnymi pomysłami, jest dokładnie na odwrót. Szanowni Państwo, dalej w sprawach inwestycyjnych, pomniejsze rzeczy. Zaczęliśmy nasadzenia zielonych ekranów akustycznych, przede wszystkim wzdłuż drogi DK88. To też realizacja mojego programu wyborczego. Jak długo będzie to możliwe ze względów finansowych, będziemy to robić.
Kontynuujemy rozbudowę ścieżek rowerowych. Z kolei odwołaliśmy przetarg na rower miejski i to była niezwykle trafna decyzja, bo dzisiaj decyzją ministerstwa jest zakaz używania rowerów miejskich. W sytuacji, kiedy zawarlibyśmy umowę po rozstrzygniętym przetargu, który zresztą został rozstrzygnięty na kwoty dużo większe niż zakładaliśmy, musielibyśmy zapewne płacić jakieś koszty stałe od tej umowy. Tego udało się uniknąć, a pan premier Morawiecki na ostatniej wideokonferencji, która odbyła się dwa dni temu, wsłuchiwał się w argumenty i postulaty prezydentów 20 miast, największych miast w Polsce, wśród których również Gliwice są aktywne, i zapowiedział pewne zmiany ustawowe i dotyczące być może rowerów miejskich, a przede wszystkim budżetu obywatelskiego, o czym na kolejnym slajdzie. Budżet obywatelski dzisiaj jest wstrzymany, jak Państwo wiecie, decyzją tutaj naszą, prezydenta miasta, ze względów bezpieczeństwa przede wszystkim. No, nie sposób sobie wyobrazić, mówię o naborze do budżetu obywatelskiego na realizację w roku 2021, no trudno sobie dzisiaj wyobrazić zbieranie podpisów, konsultacje, spotkania i lobbowanie na rzecz projektów dzielnicowych i ogólnomiejskich i potem przeprowadzenie głosowania. No to są takie mini przecież problemy jak przy wyborach. Nie powinniśmy tutaj narażać mieszkańców na niebezpieczeństwo. I tak jak mówię, my to zatrzymaliśmy, natomiast premier tutaj powiedział wprost, że on podziela tę opinię i po analizie no zadba o to, żeby stosowne zmiany ustawowe nastąpiły. Szanowni Państwo, na koniec zachęcam do korzystania z informatorów miasta, nie tylko jak chodzi o tą dzisiejszą prezentację, ale bieżące komunikaty są tam publikowane. Warto z tego korzystać i zachęcać potrzebujących, bo przede wszystkim należy korzystać z takich komunikatorów, a dopiero potem obciążać linie telefoniczne i konsultować się w sposób bezpośredni. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Było to dość przydługie, ale myślę potrzebne. Dziękuję bardzo.